Od XIX wieku ta kamienica przy ulicy Taczaka miała wiele funkcji. Mieściło się tu pogotowie ratunkowe czy przychodnia. Choć na pierwszy rzut oka trudno w to uwierzyć, to wewnątrz tego budynku mieści się nowoczesna siedziba Polskiego Teatru Tańca. Ścisłe centrum Poznania zyskało jedno z najnowocześniejszych centrów tańca w Europie. W ramach inwestycji zrewitalizowano frontowy budynek z XIX wieku oraz dobudowano salę studyjną o powierzchni około 365 m2. Sala znajduje się w budynku wzniesionym w podwórzu kamienicy i może pomieścić około 130 gości w amfiteatralnym układzie widowni i 180 w układzie horyzontalnym. Inwestycja kosztowała ponad 21 milionów złotych. Dofinansowanie z funduszy europejskich wyniosło ponad 8 milionów złotych. Z kolei samorząd województwa wielkopolskiego wsparł inwestycję kwotą blisko 13 milionów złotych. Dzień dobry Państwu, to są dni otwarte funduszy europejskich 17 do 19 września. Rozpoczynamy także z wizytą z naszymi kamerami naszą trasę po Wielkopolsce, po atrakcjach w trakcie tych dni otwartych funduszy europejskich, żeby pokazać, jak fundusze europejskie zmieniają Wielkopolskę. Zaczynamy od Poznania, od siedziby, nowej siedziby Polskiego Teatru Państwa i moim gościem jest marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Znajdujemy się w nowej siedzibie Polskiego Teatru Tańca, który to teatr przez lata był, można powiedzieć, takim bezdomnym teatrem. Dokładnie tak było od samego początku. Teatr był gościem w szkole baletowej na ulicy Koziej w Poznaniu i przez wiele lat korzystał z przestrzeni tejże szkoły. Ta współpraca była bardzo owocna, natomiast teatr z coraz większymi ambicjami, teatr, który był rozpoznawalny nie tylko w Polsce, ale również za granicą, chciał mieć swoją siedzibę. I staraliśmy się taki scenariusz wypracować. Najpierw to był scenariusz łączenia tej siedziby z innymi instytucjami kultury w Poznaniu. Była taka propozycja ze strony miasta. Ona nie doszła ostatecznie do skutku i postanowiliśmy poszukać szansy dla teatru w jakiejś innej przestrzeni. W tym momencie padł pomysł, żeby wykorzystać nieruchomość przy ulicy Taczaka 8. To była nieruchomość wcześniej zajęta przez Zespół Opieki Zdrowotnej, a potem nie użytkowana w tym celu. Okazało się, że można tutaj zaaranżować zarówno rewitalizację starej kamienicy, jak i wykorzystać przestrzeń podwórza po rozbiórkach istniejących tam obiektów, rozbudować o taką nowoczesną przestrzeń, w której się właśnie znajdujemy, o salę, która służy zarówno ćwiczeniom teatru, który jest teatrem objazdowym, jak i prezentacją tutaj w Poznaniu. Można tutaj 160 miejsc zorganizować i taki spektakl Polskiego Teatru Tańca albo inne spotkanie, które teatr organizuje, tutaj zrealizować. I to rzeczywiście zdaniem i dyrekcji i naszym optymalna siedziba dla Polskiego Teatru Tańca. To się udało zrobić dzięki Funduszom Unii Europejskiej i budżetu województwa, bo trzeba powiedzieć, że tutaj jest ten montaż finansowy. Cała wartość ponad 20 milionów złotych, z czego część pochodzi z budżetu Unii, a część z budżetu województwa, tak mniej więcej po połowie. Te elementy kamienicy zresztą widać tutaj na głównej scenie za nami, te elementy okienne tej starej kamienicy przy Taczaka, ale to też bardzo dobra lokalizacja, bo bardzo trudno znaleźć taką przestrzeń w samym centrum miasta. Dokładnie. Wydaje się, że tutaj się wszystko świetnie zbiegło z ideą, którą dla tej ulicy przewidziały władze miasta. To ma być ulica wyciszona, jeśli chodzi o ruch. Taki rodzaj deptaku, który będzie oferował różne atrakcje. I jednym z tych miejsc, do których, jak sądzę, mieszkańcy Poznania i goście będą przybywać, jest właśnie siedziba Polskiego Teatru Tańca. Tu jest również kawiarenka. Tutaj jest również miejsce spotkań różnych aktywnych osób, więc to będzie budynek otwarty dla mieszkańców zarówno tej dzielnicy, jak i tych, którzy tutaj zechcą przybyć. I to się świetnie wpisuje w koncepcję właśnie rewitalizacji tej części, starej części miasta i realizacji różnych społecznych oczekiwań. Nowa siedziba Polskiego Teatru Tańca to nie jedyna inwestycja w kulturę, która jest możliwa też dzięki funduszom europejskim. Pokazujemy to też na antenie naszej telewizji ze względu na magazyn, chociażby Zmieniamy Wielkopolskę. Tam zaglądamy w różne te miejsca, ale tych inwestycji jest dosyć sporo.
Dokładnie ten budżet na lata 2014-2020, który zaproponowała Komisja Europejska, umożliwiał nam wykorzystanie środków europejskich na rzecz instytucji kultury, zarówno tych naszych marszałkowskich, jak i tych, które są prowadzone przez inne samorządy, chociażby takie realizacje jak Gniezno, Września czy Pleszew. Bardzo interesująca zajezdnia kultury. Zachęcam wszystkich, żeby odwiedzili Pleszew na terenie Starego Dworca i zajezdni pociągów. Jest tam naprawdę zespół dwóch obiektów kultury, biblioteki i takiego właśnie centrum, gdzie są prezentacje. Świetnie zrealizowane. W sali widowiskowej jest podgląd przez szkło na stare tory z przełomu lat XIX i XX wieku. I to wszystko świetnie skomponowane w przestrzeni miasta. To jest jedna z takich sztandarowych wielkopolskich realizacji. I oczywiście te instytucje marszałkowskie. Bardzo duża modernizacja Domu Kultury Oskard, który był zbudowany przez kopalnię i służył pracownikom kopalni w początkach. Obecnie mocno zmodernizowany, z zachowaniem architektury tej, która też była znakiem czasu, kiedy powstawała. Dzisiaj świetne wnętrza, doskonale wyposażone w sprzęt audiowizualny, w nagłośnienie, oświetlenie. Naprawdę jeden z najnowocześniejszych obiektów kultury w Wielkopolsce. Podobnie modernizacja na ulicy Prusa w Poznaniu, Wielkopolska Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. Po latach budynek w całości przejęty na rzecz tejże biblioteki, zmodernizowane, myślę, że nowoczesne przestrzenie biblioteczne, które też będą służyć mieszkańcom Poznania i Wielkopolski. Więc tych realizacji jest sporo, jeśli dodam do tego jeszcze muzea, które są w trakcie, chociażby Muzeum Pieszych Piastów na Lednicy, ogromna rozbudowa pod kątem nowoczesnej prezentacji, czy też obiekty sakralne, chociażby prace ratunkowe przy kościele franciszkanów w Poznaniu, który był zagrożony katastrofą budowlaną. Tam zaczęły się pewne ruchy tektoniczne gruntu. Udało się wykorzystać te fundusze z Unii Europejskiej, żeby zabezpieczyć kościół, uratować go. Paradoksalnie po renowacji był zagrożony, więc ta renowacja wcześniejsza musiała być uratowana i kościół jest dzisiaj bezpieczny. To są dobrze zainwestowane pieniądze z Unii Europejskiej, bo to bezcenny zabytek architektury. Oczywiście zachęcamy Państwa, żeby odwiedzić te wszystkie miejsca, bo jest ich sporo na mapie. Można je też łatwo poznać, te charakterystyczne już białe tablice z funduszami europejskimi. To widać na ulicach Wielkopolski, ale to poprzednia perspektywa. Przed nami też nowa perspektywa. Jakie tutaj zadania stoją przed Zarządem Województwa Wielkopolskiego? Muszę powiedzieć, że ta nowa perspektywa lata 2021-2027 będzie trudniejsza. Z tej racji, że Wielkopolska stała się regionem przejściowym, czyli regionem, który awansował jako region lepiej rozwinięty i w związku z tym otrzymujemy i mniej pieniędzy i też te pieniądze będzie trudniej wydać. Po pierwsze będziemy musieli dołożyć w każdym projekcie co najmniej 30% własnych pieniędzy. A po drugie tematy, na które będzie można te pieniądze wydać, będą bardziej ograniczone niż w innych regionach. I tutaj trzeba wymienić, to jest oczywiście dłuższa opowieść, ale najkrócej mówiąc, na pierwszym miejscu będzie kwestia realizacji tak zwanego Zielonego Ładu, czyli ochrony klimatu i wszystko, co jest związane z ekologią, z energetyką zeroemisyjną, z ratowaniem chociażby kwestii wodnych w Wielkopolsce, czyli z retencją. To wszystko będą tematy pierwszoplanowe. Druga taka dziedzina to jest gospodarka i innowacyjność w kierunku robotyzacji, automatyzacji i szkolenia osób do pracy w tym bardzo zaawansowanym technologicznie obszarze gospodarki, czyli szkoły zawodowe również tutaj nam się pojawiają jako zadanie do realizacji. Kolejny temat szeroki, cyfryzacja. Cyfryzacja usług publicznych, poczynając od opieki zdrowotnej, przez edukację, po administrację i wiele jeszcze innych. Świat staje się cyfrowy, Wielkopolska również chce podążać tym śladem. To są te takie najbardziej sztandarowe obszary. Oczywiście kultura, mam nadzieję, również będzie obecna, chociaż może nie w tak dużym zakresie jak teraz, ale będziemy starać się jeszcze znaleźć pieniądze na to, żeby
te oczekujące jeszcze miejsca zaopatrzyć. Jak państwo widzą, bardzo ambitne zadania przed województwem wielkopolskim, żeby sprostać tym zadaniom Komisji Europejskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Państwa i moim gościem był marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, ale zostańcie państwo z nami, bo dzisiaj, panie marszałku, święto. Dni otwarte funduszy europejskich, które trwają przez cały weekend, więc atrakcje w całej Wielkopolsce. Będziemy pokazywać to na antenie telewizji WTK. Będziemy w Pile, będziemy w Czempiniu, także w innych miastach będziemy łączyć się online. Moc atrakcji, jeżeli państwo dzisiaj nie zdążą, no to jest jeszcze szansa w sobotę i w niedzielę, żeby poświętować właśnie obecność funduszy europejskich w Polsce. Zostańcie państwo z nami, już za chwilę wracamy.